что представление проекта «Бухал» приготовлено через группу «Лесну». Пункт в справе корректы уфалы 330 за 2013 в справе раздиспонования środków finansowych на задания приоритетowe. Proszę o zreferowanie projektu uchwały. Na zadań priorytetowych na rok 2014 na badanie pod nazwą specjalnego ośrodka szkoły. Dziękuję. Proszę Państwa, ja pozwolę sobie odczytać poświęcenie sprawozdania projektu uchwały. Państwo radni, informuję, że zadanie pod nazwą budowa toalety w Parku Solwaj zostało wprowadzone do budżetu z zarządzeniem prezydenta miasta Krakowa z datą 19 kwietnia 2013 roku. Wszelkie zmiany w tym zadaniu, a zwłaszcza rezygnacja z jego realizacji, wiążą się z koniecznością podejmowania uchwał zarówno przez Radę Dzielnicy 9, jak również przez Radę Miasta. Wprowadzenie nowego zadania do realizacji zamiennej wymaga również kolejnych okresów czasu w procedurze podejmowania uchwały przez Radę Miasta Krakowa z dwukrotnym czytaniem projektu uchwały. W najlepszym przypadku nowe zadanie może być wprowadzone do budżetu nie wcześniej jak z końcem czerwca bieżącego roku. Przy najmniejszym opóźnieniu jest możliwe, że zadanie to będzie wprowadzane na sesji powakacyjnej. Proszę rozważyć, czy taka gra jest warta świeczki. Stawiam pytanie, czy Państwo gotowi jesteście podjąć takie ryzyko w świetle możliwej w tym czasie wprowadzenia blokady podpisywania nowych zobowiązań przez prezydenta miasta Krakowa, co już się zdarzyło w tej kadencji dwukrotnie. Podpisie Krzysztof Mucha. Proszę bardzo. A tyle. Otwieram dyskusję na temat tego projektu uchwały. Przepraszam, to nie został już opublikowany? Tak. Nie, no tydzień temu. Tydzień temu jeszcze nie było. Ale zgodnie z dzisiejszą informacją z Kancelarii Rady Dzielnic, zdjęcie, to jest następne miejsce. No to ja się bardzo cieszę. Tutaj naprawdę tak wygląda zaraz. Tak wygląda zaraz, jest to zadanie bardzo pilne. Bardzo pilne. Nie jest tam pokazać? Bardzo pilne. Ponieważ tak. Nie naprawienie tych dziur spowoduje dalszą dewastację tarasu, a to gorsza budynku, ponieważ te wygnięcia wchodzą w błąd poszczególnych tam obszarów. Dziękuję. Kto z Państwa chce, proszę bardzo. Ja mam takie pytanie do Pana Marka. Czy Pan zapoznał się z pismem dyrekcji ośrodka na temat, bo tutaj pisze uzasadnienie, z którego wynika pilna potrzeba wykonania remontu tarasu. To pisała dyrekcja do nas, tak? Czy pan rozmawiał z panią dyrektor na ten temat? A nie pan odpowiada? Tak, to jest pytanie pierwsze. Proszę, tak. Rozmawiałem z panią dyrektor. Pani dyrektor powiedziała, że to jest to, co widać, to jest szubek z góry rodowej. Poza tym ona już dwa pisma do tyłu monitorowała zarząd i wysłała tutaj płytkę, która niestety nie została nam przekazana na komisję informacji czy komunalną, wszystko jedną turą. I nie mogliśmy się zapoznać z tym tematem, ponieważ tak jak mówię, to część nie została na komisję i zostają w zarządzie tej pisma. W związku z czym no jest to opóźniona nasza reakcja, nie jednak na skutek wizyty, rozmowy, oglądania i po prostu ja sam dom budowałem, dom mam. Proszę o przedstawienie wyników akcji. To znaczy ja po prostu parę dni poświęciłem na spacerze po tym naszym, niby teraz się okazuje, takim nieszczęsnym parku Jordana. No,
No Jordana, mówimy tutaj o osób zainteresowanych na, dajmy na to 500, to 400 podpisów, może jeszcze dwa dni, nie wiem ile to się zrobi, najbliższe jeszcze 3 tygodnie. Ta aleta 74 tysiące, a pan Marek chce robić remont taratu za 89. Czy jest gdzieś jakiś kosztorys mniej więcej, czy może nam wystarczy 40, 50? Bo 40 tysięcy, panie Marku, jak pan wie, wczoraj na Komisji Infrastruktury był projekt przygotowany, że na tą remont, czy to, ja to nazywam remont, Rada może dołożyć pieniądze i będzie to kwota 40 tysięcy. Czy 89 tysięcy nie będzie za dużo? Może mi pan odpowiedzieć, dlaczego nie wystarczy 40 tysięcy? Już odpowiedziałem, rozmawiałem z Krajowej, 89 tysięcy, duża potrzeba i... Ja inaczej to robię. To wyceniał 89 tysięcy, że pani dyrektor powiedział. To pan dyrektor ma jakąś firmę, która to coś wyceniła, to już. Nie, nie. No bo jeżeli my mamy faktycznie te 89, tą toaletę zakupiemy, będą tam wszyscy chodzili pod czaszki, tak jak to się mówi, bo tam powiem, jak byłem mały. To skąd będziemy następne 80, jeżeli pani dyrektor wyceni sobie, bo pan mówi, że taka wycena góra, czubek góry. No to nie wiemy, ile ten czubek się skończy. Czy skończymy na tych 89, czy będziemy znowu szukać w następnym roku następnej toalety, gdzieś zrobić, a za później pan sobie mówi, że nie dokończyliśmy któregoś zadania. No to bym się po prostu zastanowił, bo wczoraj nas opinii Komisji Infrastruktury 40 tysięcy na początek brak, nie rezygnować z zadania budowy toalety, to dwa dni mam 300 podpisów, no dla mnie jest to śmieszne i... Nie wiem, czemu by miała służyć ta toaleta, żeby jej nie budować. A 40 tysięcy nie się wydaje, że wystarczyło i toaleta by powstała też dla tych dzieciaków, dla rodzin. I to ja panu powiedziałem, panie Marku, zgadzam się z pana też opinią. Toaleta będzie dewastowana, bo mój samochód też dewastowali i nie gonię nikogo. Ludzie kupują samochody po 100 tysięcy, to ja panu powiedziałem, i nikt w tym samochodzie nie śpi, bo mu ktoś go może spalić, zrejestrować. Więc tą toaletę na pewno będzie coś niszczył. Ale dlaczego nie spróbujemy, nie wyjdziemy do ludzi przy tej piaskownicy, czy przy tej parku zabaw, no to pan chyba będzie największy winowajcą tego spektaklu, co pan robi. Ja dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, można, prawda? Nie zgłaszał pan, że tak powiem, chęci zabrania głosu. Zgłaszałem już rozkrono. Przepraszam. No widział pan, że ja trzymałem to. A ja nie wiem, czy pan... Nie. Ja pana nie uwzględniam przy głosowaniu, nie? Jest odpowiedni punkt i dostanie pan głos. Znaczy, ja nie mogę zabrać głosu w tej dyskusji na temat toalety? Przepraszam, panie przewodniczący, bo nie mogę? Uważam, że w odpowiednim czasie pan nie zgłosił, że tak powiem, chęci, nie? Proszę bardzo, co państwo radni? Nie mam takich pytań, bo w związku z tym, że pan czytał tą wcześniej pismo i teraz zagłosujemy za tą uchwałą, to się wszystko przesunie w czasie. To ja wyraźnie to złożyłem na piśmie do protokołu. Ani tu. No. Na pewno 89 tysięcy będziemy na pewno. Naprawdę trzeba być chory, żeby głosować za tym i ani tu nie zrobimy, to musimy tutaj... Czy radny tutaj mówi, a pan rozmawia z tym na boku? No jak to tak wypada? No co to jest takie? Ale to jest jego, bardzo przepraszam. Proszę, będę w ogóle nie widzieli pan na boku, proszę bardzo. Całe zadania. I to co będzie trwało i nic nie zrobimy ani w jednym miejscu, ani w drugim. Ale panie Wiesławie, może będzie jeszcze inny problem. Taka, będziemy głosować na pewno. Jest to przewidziane, panie Marku. A jeśli nie powiedział przewodniczący, że komisji, że jest zakończone, kto to prowadzi koncert? Jest dyskusja, jest. No to ale ja widzę, ta dyskusja się tak odbywa między... Dyskusje, jakby zaczęli się dyskutować. Jakie wy? To znaczy kto? Ale jedno, no, 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 no
Po prostu chciałbym jeszcze panu Markowi powiedzieć na koniec, że lepiej, żeby pan nie przechodził koło tego parku, bo naprawdę będą wszyscy ludzie wiedzieli, kto był ten człowiek, ten postawiony na czegoś innego. Następnego punktu. Proszę o przedstawienie.
przedstawienie projektu uchwały 332. Kto jest referentem? Współpraca, opracowanie informacji do
właśnie szaty graficznej i zakresu pisma Rady 996. Udział w komisjach odbiorowych dotyczących zadań realizowanych przez gminę i na terenie dzielnicy. Paragraf 3. Ustala się następujący skład osobowy komisji. 1. Kocajda Marek. 2. Konio Świetła Karolina. 3. Nowa Ewa. 4. Słowodzian Maria. 5. Świetła Anna. Paragraf 4. Uchwała zgodzi się podjęcia. Uzasadnienie. Uchwałę podejmuje się zgodnie z kompetencjami statutowymi dzielnicy 9. Łazienki Borysławieckiej. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt. Aha, chwileczkę. Wpłynął wniosek dotyczący innego głosowania projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Informacji Dzielnicy 9 Łagiewniki Borek-Fałęckich na sesji 23 kwietnia 2013 roku. Podpisał trzech radnych. Proszę przeczytać. Co? Podpisy. Kto się podpisał? Ci sami. Ci sami. Wystarczy? Proszę. Proszę. Pożyjemy powołanie Komisji Informacji. Pan Maciej Bała. Przeciwny. Przeciw. Pan Babko Władysław. Za. Za. Pan Bąkowski Jerzy. Za. Za. Pan Wiesław Eker. Przeciw. Przeciw. Pani Grotowska Renata. Przeciw. Przeciw. Pan Kocajda Marek. Za. Pani Karolina Świerka. Za. Za. Pan Wojciech Migdał. Za. Za. Pan Krzysztof Mucha. Przeciw. Pani Ewa Nowak. Za. Za. Pan Pietras Jan. Przeciw. Przeciw. Pan Rolewakowski Marian. Przeciw. Przeciw. Pani Słowodziar Maria. Za. Pani Świerka Anna. Za. Za. 8 za. 8 za. 3, 4, 5, 6. Przeciw. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Poprosił pana przewodniczącego, żeby miał status nakłada obowiązek na przewodniczącego zwołania komisji informacyjnej powołanej przez chwilą, wbrew powołania nie przewodniczącego, tylko kandydata na przewodniczącego członków komisji. Przepraszam bardzo, rozmawiałem z działem legislacyjnym w tej sprawie. Dział legislacyjny powiedział, że pan przewodniczący zwołuje pierwszą komisję i ma taki obowiązek. Proszę Państwa, wobec tego dylematu ja ogłaszam przerwę 10 minut.